Witajcie kochani, jadę z moją podopieczną do centrum miasta. No już jesteśmy na miejscu i teraz chcemy dojść do tego głównego centrum. Zobaczcie, to jest ławka zrobiona z kamienia na wzór książki. Tak są tutaj te drzewka przyozdobione. Pięknie, prawda? No pięknie. Idziemy dalej. Tutaj ktoś tą zapalniczkę wyrzucił, ale... Idziemy dalej. No, bardzo ładnie tutaj jest. Już się zaczyna. O, proszę zobaczyć, jakie kolorowe domki się zaczynają. No. Tutaj dalej idziemy, zobaczcie. O. Dalej idziemy. A tutaj jest DM, sklep z kosmetykami, perfumami. No to jest coś takiego podobnego do Rossmana. I idziemy dalej. O, tutaj chyba do tego kościółka trzeba będzie zajść. Co? Jak myślicie? Ta wieżyczka, co tutaj się wyłoniła ponad tymi budynkami. No. Douglas oczywiście. No ale zapowiada się bardzo fajnie. No jest w ogóle ładnie. Jest ładnie jak na centrum miasteczka. To te budynki, te kamienice są bardzo fajne. O. O. Tutaj ten pan, który idzie tam z wózkiem, z tą czerwono-biało flagą, to rozdaje zabawki dzieciom. Zobaczcie, spójrzcie. Znowu taka sytuacja. Takiego misia da, nie? O, i dziewczynka ma wybrać. Wybrała już białego misia. Ale fajnie. Zobaczcie, jak tuli pluszaka. O, i druga zabaweczka dla drugiej dzidzi. No, ich na wszystko stać, żeby rozdawać pluszowe zabawki. A już nie chcę komentować tego, bo wiecie, co chciałam powiedzieć, nie? Kto w Polsce da komu za darmo? No, chcieliśmy wejść do tego kościółka, ale niestety jest zamknięty. A szkoda. Ja, stadt peine. Hier sind zu viele Leute, ja? Nicht zu viel, aber viele Leute, ja. Nicht keine Leute, ja. Dalej idziemy, Wajda. Dalej tak tu wygląda. No, ten pan chodzi z tym wózeczkiem tutaj po tym całym placu i rozdaje te laleczki dzieciom. I tutaj mamy Marktplatz. Marianne, was ist hier? Marktplatz? Ja, jest. Ja. Ja. Und Fontanne? Da schon. Ist kein Marktplatz. Tutaj jest ta kafejka chyba Wenecja. Wenezja. I my sobie tutaj usiądziemy zaraz, nie? Usiadłyśmy sobie tutaj przy stoliku. Dostałyśmy różyczki od tego pana. Laleczki nie dostałyśmy. I tutaj moja seniorka musi wybrać coś z tej karty i ja sobie wybiorę. No pięknie. No i co? Ja tutaj, słuchajcie, nie wiem, ja jestem po prostu wybredna. Ja tutaj z tej karty nie mogłam nic znaleźć dla siebie. Tutaj dla mojej podopiecznej wzięłam ten deser. Ja. Moja podopieczna mówi,
że później pójdziemy do domku, a że to jest jej sztab. No, tutaj normalnie nic dla mnie nie ma, więc ja się zapytałam, czy będę mogła sobie dobrać coś. On mówi naturliś, czyli oczywiście. No to więc powiedziałam, żeby przyniósł mi 3 różne gałki loda z jakimś tam sosem, z bitą śmietaną i na przykład z truskawkami. No, powiedziałam, że chcę gałkę o smaku melona, wanilii i jakiejś tam, niech on tam dobierze, nie? No, zobaczymy, jak to wszystko tam będzie. No i udekorowały nam różyczki stolik. No, spójrzcie, takie lody nam przynieśli z owocami, ale ten pan, widzę, że zadecydował, że przyniesie nam takie same i bardzo dobrze. No, coś po prostu wspaniałego. No. O, tak sobie chcę, żebyście zobaczyli. Jest winogrono, truskawka, borówka, melon, kiwi, wisienka. No, wspaniałe lodziki, prawda? No i co? Zaczynamy jeść. Dosyć tego kręcenia, dosyć tego kręcenia. Ale słuchajcie, te porcje są naprawdę tak obfite. No, Niemcy nie żałują tych deserów. Tutaj u nich to jest normalka, żeby wydać, załóżmy, za deser 7-9 euro, do tego jeszcze kawa przychodzi. Oni po prostu codziennie mogą sobie usiąść od tak sobie z biegu i sobie zamawiają, siedzą i się, no, delektują, nie? Wcinają. A tutaj zobaczcie, jaki obok budynek stoi. Też kolorowy, fajny. No, bardzo fajnie tu jest. Za mną następna kafejka. Marktplatz. Kafejka, lodziarnia, Wenezja. I mamy tutaj następny przystanek. No, ale to już nie jest ławka, tylko taki jakby... No, co to jest? No, co to jest? Nie wiem, co to jest. No, takie miejsce upamiętnione, miejsce pamiątkowe. No i ruszamy dalej. Zjadłyśmy obfity deser. Bardzo smaczny był. Faktycznie były 3 gałki różne tego loda. No i owoce, bita śmietana, polane sosem. I zobaczcie, jakie fajne kamieniczki. No, wspaniałe. O, tam przy tym stoliku żeśmy siedziały. Zaraz ten z brzegu tam dalej, koło tego kwiatka zielonego. Ładnie? Podoba wam się? No, mi się podoba, jest przytulnie. No, na takie małe miasto wystarczy. Zegar wskazuje, niedługo będzie 12, ale mamy czas, a co to? O, a tutaj różyczkami was witam. Widzicie w oknie? No, nawet taki sam kolor sukienki, jak tutaj widzę, ja mam na sobie. Wie machen Runde. Wie Runde machen, ja? No
i żeśmy tutaj pochodziły sobie po tym miasteczku i tak już powoli wracamy. Patrzę sobie tutaj na takie bluzeczki i chyba sobie kupię tutaj jedną taką różową. No, muzyczka jest, nie? Dwóch grajków, muzykantów. Śpiewa i gra. No. O, proszę bardzo. Przy kościele. A tutaj zatrzymałam się, są takie drinki przeróżne. No, cena tam 4-4,5 euro. I tutaj z takimi, ja to właśnie pierwszy raz w Singapurze, do deseru dodają takie różne, to się nazywa tapioka, pearl, czyli takie perełki, one są takie żelkowe. Bardzo fajnie to wygląda, smakuje. Są kolorowe, no i to naprawdę jest bardzo fajne, żeby dodać się do jakichś tam deserów czy takich, no, napojów. Ja. Ładne te kamieniczki mają. No. Słuchajcie, wiadomo, nie? Ja? Kwiaciarnia, kwiatki, kupujcie, kupujcie kwiatki. No. Können Sie sich auch vorstellen, dann machen Sie ein Foto von Ihnen. Ja. Nehmen Sie mal den Arm, der freut sich, wenn er mal von einem... A tam dalej, o, tam jest jakaś taka serpentyna, o. Język mi się plącze. Serpentyna. No i idziemy już tutaj w tym kierunku. Tutaj skręcamy. I musimy iść w kierunku Bahnhof. No. Jeszcze tutaj ujmę kilka tych budynków. Tutaj sklep z dekoracjami, sztuczne kwiaty suszone. Przed sklepem klombik z kwiatami. Szun? Ja, zjeszum. A tutaj ja. I tutaj jeszcze taki rzut. Ładny domek zielony. Przystrojony. Tak, wiadomo, tutaj w Niemczech wszystko na bogato. No i tutaj kierunek Bahnhof. Kończę ten filmik, kochani. Do następnego. Pogoda ładna, życzę Wam słońca jak najwięcej, bo teraz te deszcze to tak jakoś sztucznie napędzane. Życzę Wam dużo zdrowia i do następnego usłyszenia. Dzisiaj zamieniliśmy, bo Meetup Essen powinien być o 12, ale że dzisiaj byłyśmy na mieście, w centrum miasta, no to zjadłyśmy lody, a teraz w czasie, kiedy pije się kawę i je się ciasteczka, no to teraz właśnie o tej godzinie mamy jakby Mittag Essen. A to są takie pierożki,
z warzywami, bardzo smaczne. No i do tego kiełbaska z cebulką i jemy. Tak te pierożki wyglądają po przekrojeniu. Włożyłam tutaj te różyczki, które dostałyśmy od tego pana na spacerze w centrum miasta. I wyobraźcie sobie, że te moje dwie różyczki były bez kolcy. Zobaczcie, nie mają ani jednego kolca. A podopieczna dostała z kolcami. Mówiłam, żeby uważała. Ale nie, 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 wszystko na nie. No, a tu jest ta biała sztuczna. A tą bluzeczkę sobie kupiłam, o, ze względu na kolor. Ona kosztowała 14,99, ale była przecena i za 9 euro ją kupiłam. No, spodobał mi się kolor. Kurczę, on nie oddaje tutaj. To światło nie oddaje tego koloru, bo to jest taki ni to róż, ni to taki wrzos. Ale róż, raczej róż. O, o, łapię ten kolor chyba. Myślę, że będę zadowolona z tej bluzeczki i tak w ogóle chcę się skupić na kolorach, które najbardziej lubię, czyli na różach, na niebieskim. No, coś w ten deseń. Pozdrawiam Was serdecznie, pa!